Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy maj, jest dokładnie dzisiaj 21. Dzisiaj znajdujemy się w Gdyni, na Orłowie. Będziemy łowić belony. Ja akurat musiałem cofnąć się do samochodu, ponieważ zatarłem kołowrotek i dzięki uprzejmości Marcina pożyczyłem od niego drugi. Także będziemy teraz wracać do łowienia po drobnych przygodach i problemach, ale myślę, że teraz już zaczniemy łowić na dobre. Jesteśmy kilka osób, jest Łukasz Fenek, Marcin, drugi Marcin i mój teść Piotr. Także w te kilka osób będziemy się łowić belonę. Miejmy nadzieję, że coś się uczepi, a uczepi się na pewno. Wypiłaś. I dobra. Nie musisz rąk brudzić. Nie muszę rąk brudzić, dokładnie. Jaki walety zapach, papa. Jak się to ADHD ma, nie? O, to jest dobry rzut. Widziałeś, co ona robiła? No dobra, dobra. Poszła. Kurde, spadła. Ty, ale poszła z kotwicą. Jo. Wow. Razem z kotwicą poszła. Ale jak ona to zrobiła? Patrz. Dobre zębienie. Sama sobie odpięła, ty. Też podhaczona, nie? Fajna gruba, nie? Centralnie tylko jedził widać, kurwa. Dobra,
No widać, widać. Foka. O, widać fokę. Marcin, widzisz? Właśnie nam w łowisko wpłynęła foka. Pewnie narobi trochę zamieszania. Tam gdzie właśnie w okolicach tych mew. Dobra, to kończymy dzisiejszy wyjazd. Połapaliśmy trochę belon, najwięcej Marcin oczywiście. Ile miałeś? 8 łącznie. 8 sztuk łącznie, z czego 5 wyciągniętych. 3 spadły. No mi akurat tylko 3 spadły. 3 spadły przy nogach. Także no, kolejna przygoda zakończona. Było ciekawie. Także widzicie, że i z plaży można też belonę połowić. Niekoniecznie trzeba mieć środki pływające. Wystarczy tylko trochę chęci, wodery. Gdzie zaznaczamy, że dzisiaj był dzień ciężki. Raczej zbrania były bardzo słabe, także no, można połapać. Trochę ludzi było, trochę przygody. Fajnie. Dobra, do następnego razu. Cześć. Cześć.